Dzięki, stary. Spoko. Ja też nie zawsze jestem przygotowany. Nie o to chodzi, bo moi rodzice są starzy rewoci. Chcą, żebym szedł na bierzmowanie, a z tą religią to jest jakaś pomyłka. Dlaczego? Stary, szkoda sensu. Albo odrabiam maknę, albo słucham muzyki. Na razie. Cześć. Cześć. Hej. A równie dobrze w tym momencie mógłbym załatwiać sobie bilety na koncert. O, jaki koncert? To nie jest do końca koncert, nie? To jest taka wielka impreza o charakterze uwielbieniowym, tak na to mówią. No byłem ostatnio i spoko było, nie? Serio? Znaczy, no serio, no wiem, że wiocha, ale jest taka... Jest taka dziewczyna, która chciała na to bardzo iść i zapytała. Mam takiego kumpla. Fajny nawet typ. Aśka. Skąd wiesz? No bo ja ją ostatnio poznałem. Aha. I co, mówi o coś o mnie? Ciągle chodzi w glanach, taki, na takie koncerty byłam z nim nawet ostatnio, taki wiecie, klimat taki... No, wspominała, że byliście na koncercie. No, spoko było. I słuchaj, poczekaj... Co? Aśka chyba by wolała, żebyś jednak chodził na religię, wiesz? Serio? No serio, bo myśmy się poznali na takiej wspólnocie. Oikos. Aikos? Nie Aikos. W kościele. Spotkaliśmy się w kościele na takim... No, takie spotkanie. O kurde. Sekta. Stary. Dobrze, że mnie ostrzegłeś. Uważaj na siebie i nie daj się wciągnąć. Ale nara. Nie. A ty nie chcesz kupić tych biletów? Fuck! Fuck, zapomniałem. Fuck, a jeszcze ja mam pizzę i kino i... Chciałem mi to dać jutro rano. No to... Kup przez internet. A, tylko że wiesz, a chciałem mi dać taki deszcz. Drukowane oryginały do koperty, no. A nie żaden QR kod na iPhone'ie. Dobra. Ja ci kupię. Serio? No. Serio, ja i tak chciałem dla kogoś kupić, więc... Stary, jutro ci oddam hajsy, okej? Oikos. Ta. Ta, na nara. Na razie. Magda? O, cześć. Coś się stało? Tak. Wykupili mi ostatnie bilety na koncert. Na ten, co Aśka o nim tak, mówiła? Tak, miałam kupić bilety wcześniej, ale... Albo przez internet, ale jakoś... No to tak się składa, że... To chyba ja je wykupiłem. No to masz farta. Nie, ale słuchaj, bo ja pomyślałem sobie, że może ty, poczekaj, ty też chwilę, może ja byś... muszę. Tak, wiesz co, ja już po ciebie idę, zaraz będę. Tak, za 10 minut. No, do zobaczenia. Muszę iść, wiesz, przyjeżdża do mnie gość spoza Warszawy, specjalnie na ten koncert. Gość? Tak, przyjeżdża z innego miasta, żeby zobaczyć ten koncert, a ja muszę mu za chwilę powiedzieć, że przyjechał na marne. Wiesz, lecę go odebrać. Cześć. Magda, poczekaj. Tak? Weź te bilety. Nie no, co ty? Nie, serio. Osoba, z którą miałem iść na koncert, w ostatniej chwili okazało się, że ma inne plany. Więc... Wow. Naprawdę? Nie, serio, tak. Dobra, to poczekaj, to oddam ci pieniądze. Nie, naprawdę. Dobrze, to zrobię ci przelew. Wyślij mi numer konta, dobra? Dobra. Wow. Ale muszę lecieć. Wow, super. Dzięki. Dzięki. Trzymaj się. Dzięki. Cześć. Znaczy, pa. Na razie. Siema, Piotr. Siemander. Co tam? Nic. Nic? Nic. No dobra, chodzi o tą fruśkę, nie? Nie w tego nie, dobra? Jonasz. Serio? No bo wdzięczny po prostu. Co ty się wygłupiasz? No możesz chyba zrobić. Stary. Dobra, weź.
Lepiej mów, co się dzieje. Mieliśmy iść na ten koncert. No pamiętam, te trąby, Jerry'e, Rycha. Rycha. Trąby. Tak, trąby, Rycha, Pej. Trąby i Rycha. Wszystko jedno, bo to i tak frajerski pomysł. Albo ja jestem frajerski, bo... Dałem jej te bilety i wzięła. No to stary, to zajebiście. I dała je jakiemuś typowi, z którym poszła. Tak cię wystawiła? Nie wystawiła mnie, to nie jest jej wina, tylko... A. Bo ja wiedziałem, że ona chce iść z typem. I że ona daje temu typowi no po jasne. Prostu... Potrzebowała dla niego. I gdybyś widział, ona była bardzo... Smutna. Gdybyś widział jej twarz, to po prostu... Sam by się dał. Ty wiesz co, tobie albo już kompletnie odjęło rozum, albo... Nie wiem, albo ty się naprawdę w niej zabujałeś. No, chyba i to, wiesz? Dobra, chcesz? Piotr, się nie jaram, dziękuję ci. Chodź. Ale muszę ci powiedzieć, że... Ty czasem to ja naprawdę cię podziwiam, wiesz? Niby za co? No nie wiem, może za to, że... Umiesz być taki bezinteresowny. Wszyscy tam tak mają? Gdzie? No w tej... wspólnocie. Już nie sekcie? No wiesz co, patrząc po tobie... Nie wiem, czy wszyscy tak mają, nie znam wszystkich. Może... Może. No i co? Ty, to może ja też się tam wybiorę, co? Aha. Jasne. Może naprawdę? Ja wiem, ojcze, że ty dobrze znasz mnie. To ty, Jezu, obudziłeś we mnie ducha. Ten duch nie jest. Ten świat od ciebie słucha. To ty, Jezu, obudziłeś we mnie ducha. Nie. Jezu. Co za wtopa.